Studio 590 trwa, kongres 590 powoli dobiega końca, ale jeszcze przed nami kolejne panele i dyskusje, które dzisiaj będą realizowane. Jest z nami kolejny gość, pan Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, waszym mottem są słowa przyszłość dzieje się u nas. Ta przyszłość jest trudna, łatwa. Jak pan widzi tą przyszłość z punktu widzenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Jakie zadania sobie stawiacie? No, to jest przede wszystkim przyszłość bardzo ambitna, ponieważ cele są bardzo wymagające. Przed nami bardzo wiele obszarów, które wymaga dostosowania polskiej gospodarki do tych celów, które stawia sobie z jednej strony Unia Europejska, no ale też otoczenie, które wokół Polski jest obecnie niezbyt sprzyjające. Trzeba pamiętać o tym, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera również rozwój programów obronnych. I to jest jeden z ważniejszych obszarów. No więc tych celów i tych wyzwań jest naprawdę bardzo dużo. Na czym te programy obronne, ta wasza pierwszy cel, pierwsze zadanie polegają? No te programy obronne oczywiście są programami niejawnymi, więc nie mogę o nich za wiele mówić. No już myśleliśmy, że pan nam trochę zdradzi kuchni. Ale jest tych programów naprawdę wiele. Kilka jest znanych, no chociażby przygotowanie i testy bojowego wozu piechoty Borsuk, który jest taki dosyć spektakularnym projektem, więc on jest finansowany właśnie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tej chwili jest postępowanie dotyczące przygotowania czterech kolejnych sztuk, które już mają być takimi pojazdami przedprodukcyjnymi. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku produkcja seryjna tych wozów piechoty będzie już uruchomiona. No to jest właśnie jeden z takich programów, które wspiera NCBR. Wspieracie również szereg naborów, trwają nabory w konkursach z programów strategicznych, które są u was realizowane. Jakie to programy, proszę pokrótce opowiedzieć? Tych programów jest oczywiście cały szereg. Mamy programy krajowe i programy sfinansowane ze środków unijnych. Akuratnie ten rok i przyszły to jest taki rok przełomu, ponieważ w tym roku i przyszłym będzie kończyła się poprzednia perspektywa unijna i równocześnie otwiera się kolejna. Także jesteśmy w takim momencie, w którym te programy z jednej strony się już kończą, a nowe jeszcze się nie zaczęły. Mówię oczywiście o programach finansowanych ze środków unijnych. No i od przyszłego roku, mam nadzieję, że z pełną parą będziemy mogli zaproponować programy, które już polscy przedsiębiorcy, instytucje badawcze znają dobrze. To będą kontynuacje programów właśnie o charakterze badawczo-rozwojowym, a dla przypadku uczelni programy dotyczące rozwoju ścieżek dydaktycznych, nowych programów studiów czy rozwoju kadry dydaktycznej. Oprócz tego mamy programy krajowe. One są podzielone na różne segmenty. Mają taki charakter problemowy najczęściej. I w zależności od typu projektów, one mają różnego rodzaju określenia. W każdym razie programy strategiczne, które są istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki czy rozwoju państwa jako takiego, mają sufiks stratek, więc to są na przykład infostratek, gospostratek, hydrostratek i tak dalej. To są programy właśnie skierowane do ośrodków administracji publicznej, ośrodków badawczych celem rozwiązania konkretnych problemów. I przykładem właśnie może być program Hydrostratek, który dotyczy rozwiązywania problemów związanych z retencją wody. To jest jeden z ważniejszych programów, które ze środków krajowych są realizowane. I ten program ma na celu właśnie znalezienie metod i sposobów na rozwiązanie tego problemu, który z roku na rok jest coraz większy. Drugim takim przykładem programu strategicznego jest program Infostratek i ten program ma taki charakter, który dotyczy rozwoju informatyki, powiedzmy, czy w ogóle obszaru IT. To już jest kolejna jego edycja, tym razem poświęcona sztucznej inteligencji. To jest program, którego celem jest stworzenie narzędzi, rozwiązań, które mają wesprzeć Polskę, szeroko rozumianą gospodarkę, instytucje publiczne właśnie w wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji, czy
pozwalających na przykład na analizę danych, predykcje, wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem dużej ilości danych. Takim bardzo ciekawym programem jest program Nutritech. To z kolei nie jest program strategiczny, ale program krajowy. To bardzo, bardzo ciekawy program, który dotyczy obszaru badań związanych z żywnością prozdrowotną. Ten program ma na celu przygotowanie takich rozwiązań, takiego typu żywności, która miałaby mieć cechy wspierające taki dobrostan zdrowotny każdego z nas. I można to oczywiście w takim dużym cudzysłowie traktować jako lekarstwo, ale to nie do końca o to chodzi. Ma to ten program rozwiązywać pewne problemy cywilizacyjne, którymi się spotkaliśmy, a również te problemy, które dotyczą okresu postpandemicznego, czyli w momencie, kiedy wyszliśmy z pandemii, sytuacji, w której nasze społeczeństwo wymaga pewnego wzmocnienia, jeżeli chodzi o stan zdrowia, więc ten program ma też temu służyć. Takim prostym przykładem takiego działania prozdrowotnego z wykorzystaniem żywności jest program dotyczący tak zwanego złotego ryżu. Otóż kraje azjatyckie, i nie tylko one, borykały się w pewnym momencie z racji diety, którą miały popularnej, związanej właśnie z ryżem, niedobory witamin, co też przekładało się głównie na problemy ze wzrokiem na przykład. Modyfikacja genetyczna i wprowadzenie na szeroką skalę złotego ryżu właśnie spowodowało to, że niedobór witamin, szczególnie witamin B, E i tak dalej, doprowadził do właśnie rozwiązania problemu niedoboru właśnie tychże witamin. Także to jest prosty przykład, tak? Modyfikacje standardowych nasion czy żywności, której na co dzień używamy, może spowodować bardzo dobre skutki prozdrowotne. Jaka jest odpowiedź polskich naukowców, twórców na te programy, o których Pan mówi? Jakie jest zainteresowanie udziałem w tych naborach? On jest zawsze duży, ponieważ to oczywiście w dużym obrazku, z sporym uśrednieniem, najczęściej na każdy milion złotych jest 3 miliony wniosków, równowartość 3 milionów wniosków, więc 3 razy większe niż środki, którymi dysponujemy. No mówię dużym uśrednieniem. Każdy program ma swoją specyfikę. Niektóre programy bardzo mocno celowane oczywiście nie mają aż takiej ilości odbiorców, ponieważ nie ma instytutów badawczych, które się aż tak szeroko zajmują różnymi aspektami. No niemniej jednak to mniej więcej jest tak 3:1. Więc patrząc na alokację środków, można ocenić mniej więcej, ile będzie wniosków. Jednym słowem, jest z czego wybierać, a polscy naukowcy mają bardzo wiele interesujących pomysłów. Tak, ale nie tylko naukowcy. Zatrudnieni w ośrodkach naukowych, również badacze funkcjonujących w ramach ośrodków badawczo-rozwojowych w różnego rodzaju firmach. I to jest taka druga noga badań i rozwoju badawczego w polskiej gospodarce, ponieważ w coraz większym stopniu nakłady na badanie są asygnowane przez firmy prywatne. I no, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre pole poszukiwania ciekawych rozwiązań, ponieważ firmy najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne, w jaki sposób inwestować w poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. No i one w najszybszym stopniu również wdrażają wyniki, ponieważ trzeba pamiętać, że samo odkrycie nie zawsze się musi przekładać na od razu wdrożenie tego odkrycia do produkcji. I to wymaga dalszego procesu przygotowywania takiego produktu, więc zajmuje to naprawdę bardzo dużo czasu. Ta ścieżka w przypadku podmiotów, które samodzielnie realizują badanie, jest zdecydowanie krótsza z natury swojej. Na koniec dopytam jeszcze, mówił Pan o nowej perspektywie finansowej, unijnego finansowania. Czy już do niej się przygotowujecie? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Tak, to będą dwa duże programy. Pierwszy program to pod nazwą FENG. To będzie program, który jest jakby kontynuacją znanego już programu POIR. Ci, którzy korzystają ze środków unijnych, doskonale go znają. To jest program, którego między innymi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju finansowaliśmy takie działanie pod nazwą Szybka Ścieżka. Czyli każdy przedsiębiorca, który chciał, mógł się do nas zgłosić. Więc ten FENG to jest jedna taka bardzo duża pula środków. Drugi bardzo znany projekt to będzie program FERS. To jest kontynuacja z kolei obecnego Powera. To jest środki finansowe skierowane głównie dla uczelni wyższych na przygotowywanie kierunku studiów bądź też zwiększenia kompetencji kadry dydaktycznej. I równolegle Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje program w oparciu o tak zwane krajowe punkty kontaktowe. To są punkty, które zajmują się pośredniczeniem w zdobywaniu środków z tak zwanego programu Horyzont Europa. To jest bardzo duży fundusz, ponieważ on ma w swojej alokacji aż niemal 95 miliardów euro. To jest fundusz ogólnounijny, no ale te punkty kontraktowe właśnie służą i wspierają podmioty zarówno badawcze, jak również podmioty, firmy, które chciałyby z tych środków korzystać w całym procesie zdobywania tych grantów. To są granty stricte badawcze, no ale o takim dosyć sporym potencjale finansowym. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, za przybliżenie nam tego wątku. Pan Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, był moim i Państwa gościem. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.